z panią Barbarą Kostrzewską postaramy się państwu wypleść na te wielkanocne święta koszyczek. Co prawda święta już mamy, no ale za rok może taki koszyczek się przydać. Pani Dagmaro, bo wiktuały nosimy przecież w sobotę do święcenia. Później ten koszyczek towarzyszy nam przez całe święta. Wyciągamy z niego przecież tę święconkę. A jeśli chodzi o samo wyplecenie takiego koszyczka wielkanocnego, jak to wygląda? Od czego trzeba zacząć tak naprawdę, żeby później powstało takie małe chociażby arcydziełko? No przede wszystkim zacząć od materiału, czyli tutaj mówimy o wiklinie, mówimy potocznie, tak, że korzystamy z koszyczków wiklinowych, natomiast jest to wierzba, czyli od pozyskania materiału. Materiał, no właśnie sezon się już skończył, czyli do marca zbieramy, możemy wyplatać ze świeżego lub tak jak tutaj, tak przykładowo teraz mamy z wikliny zeszłorocznej, prawdopodobnie już okorowanej i jeszcze, tak jak pan wspomniał, zdążymy do Wielkanocnego wypleść na pewno. No właśnie, no to przejdźmy do samego tego procesu tworzenia. Nawet męskie ręce są w stanie to dobrze zrobić, czy to jest jednak rzecz kobieca? Nie, jak najbardziej. Bardziej bym powiedziała, że męska chyba jest mniej kobiet, które plotą, więcej jest mężczyzn. Bo jest to bardzo trudne i ciężkie fizycznie. Z uwagi na siłę, którą trzeba włożyć, albo siłę w palcach. Palce może już mniej kobiece. Ale tak, zaczynamy, no to będzie akurat podstawa do koszyka okrągłego, czyli takiego, jaki zazwyczaj nosimy sobie święconkę. Namoczyć, pozyskać materiał, jeśli świeży, to od razu wyplatamy. Jeśli mamy zeszłoroczny, to go moczymy i przystępujemy do wyplatania. No to fajnie się mówi, przystępujemy. No to przystąpmy i co będzie się po kolei działo, niech nam pani powie. No przede wszystkim zaczynamy od dna, to co będzie nam nosiło, co by nam te wszystkie święconki nie wypadły. Tutaj może taki niezbyt niewielki koszyczek. Mm-hmm. Zaczynamy od prostej formy, jakim jest krzyż, a następnie dwoma witkami zaczynamy go wyplatać. Ale tak jak pan mówi, trochę siły trzeba włożyć przede wszystkim, żeby te witki nam się dobrze układały i docisnąć porządnie. No i co jest najtrudniejszego właśnie? No właśnie, to co pan teraz zobaczy, czyli każdą witkę, jeśli ona jest mokra, możemy ją sobie wygiąć, ale jednocześnie musimy te witki przepleść i to dość porządnie tutaj sobie. No i też specyficzny dźwięk, jeśli go słychać, czyli takie skrzypienie. No i pilnować kształtu, bo to jeszcze nie koniec. Powstaje nam taki pajączek. Czyli to jest ta podstawa, o której pani mówi. Dokładnie. Którą najpierw trzeba wepleść, a później jak powstają te poszczególne obudowania niejako tej podstawy. Tyle ile mamy prętów konstrukcyjnych, to do każdego dokładamy dwa. I dopiero następne będziemy stawiać do pionu i kolejne warstwy zakładać i wyplatać. I to już jest łatwiejsze? Niekoniecznie. Znaczy na pewno musimy pilnować kształtów, tak? Które może nam tutaj uciekać. Musimy pamiętać o tym, że materiał ma być wilgotny bądź taki mokry, żeby właśnie poddawał się i był plastyczny do wyplotu. Czy trudne? Nie wiem, no zapraszam do rozpoczęcia, można spróbować. Ja spróbuję to za chwilkę, bo żeby nie zrobić krzywdę, natomiast wbrew pozorom to jest dość delikatna materia i trzeba uważać mimo wszystko, żeby jej nie złamać po prostu. Tak, złamać oczywiście, bo już pręt złamany należy to rozpleść i wymienić na nowy. No nie każdy ma do tego cierpliwość. No i tak jak mówię, no suchy na pewno łatwiej niż mokry. Jest to dosyć elastyczne w tym momencie, więc po prostu trzeba się nie bać i próbować. Ile trwa praca nad takim jednym egzemplarzem, nad takim koszyczkiem, żeby później chociażby coś podobnego do tego nam wyszło? No, do 3 godzin dalibyśmy radę sobie na pewno wypleść. No, czyli troszkę czasu trzeba, jak państwo słyszą, poświęcić. Ale sobie proszę na te święta spróbować, a na następne może już akurat taki gotowy koszyczek będą państwo sami mogli zanieść właśnie do kościoła do poświęcenia. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.